Świąteczne prezenty dostały dziś dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin z Suwałk. Paczki i choinkową zabawę jak co roku przygotowali członkowie akcji katolickiej, która działa przy miejscowej parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Wszystko odbyło się tradycyjnie w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 10. Była muzyka, konkursy i poczęstunek. Przy wyjściu każde z ponad 200 dzieci dostało paczkę. W środku były słodycze, żywność, środki czystości, przybory szkolne i zabawki. W tym roku choinkę zaszczycił swoją obecnością ksiądz Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji jełckiej, który chwalił inicjatywę suwalczan. Ksiądz biskup nie szczędził też ciepłych słów pod adresem księdza Lecha Łuby, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Proboszcz jakby uruchamiał szlachetnych suwalczan, mówi biskup. On daje również możliwość działania innym i to dobro jakby uruchamia. Proszę zauważyć, ile osób szlachetnych odkrywamy przy tej okazji, ile dobra się dzieje w samych Suwałkach. Jeden drugiego jakby przyprowadza na tę drogę i dzisiaj, kiedy właściwie wielu ludzi opuszcza ręce, prawda, to kiedy patrzymy na tych młodszych i starszych ludzi, jakoś tam zainicjowanych przez wspomnianego księdza Łubę, no to jest wielka radość i taki optymizm. Ksiądz Lech Łuba dziękował natomiast wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do przygotowania paczek. Właśnie to, że ta choinka jest w tym roku, że była przez wiele lat, to dzięki sercu dobrych ludzi, różnego rodzaju firm w naszym mieście, dzięki różnego rodzaju ludziom dobrej woli, którzy otwierają swoje serca wtedy, gdy udajemy się właśnie do tych ludzi, że nas traktują bardzo poważnie i zawsze bardzo pozytywnie. Świąteczne prezenty dla dzieci z najuboższych rodzin to zasługa miejscowych przedsiębiorców, właścicieli hurtowni, sklepów i banków. Mimo kryzysu szeroko otworzyli swoje serca, mówi Bogdan Cichocki z akcji katolickiej. Myślę, że tak, że właśnie w dobie może tego właśnie kryzysu są firmy, które to rozumieją i otwierają swoje serca. I tu za pośrednictwem Radia 5 chciałem wszystkim sportowcom bardzo serdecznie podziękować. Nie będę wymieniał ich z imienia, nazwiska, żeby nie skrzywdzić nikogo, żeby nie pominąć, ale bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, obiecuję za rok zjawić się z powrotem.